To od czego są dorośli w takim razie? To dorośli są właśnie. Jeśli ja umiem czytać, to dorośli czytają dzieciom. Bardzo dobrze. Strusie pióra. Pan struś miał pióra pogonie. Te pióra wpadły w oko jego żonie. O, szaleje, pisnęła. Jakie piękne pióra. A na panu strusiu ścierła skóra. Ach, drogi mężu, tak coś mnie kusi, żeby kapelusz mieć z piórem strusi. I teraz, moi drodzy, kolejne perypetie. Na poprzednich spotkaniach, i tu mam do klasy PDP, mówiliśmy sobie, że w bajkach często występują księżniczki, tam różne dziwne stwory, ale też zwierzęta, prawda? I te zwierzęta bardzo często zachowują się jak kto? Jak ludzie, świetnie. Hipopotam mówił, ja zrobię wszystko dla ciebie, będę cię kochał, będę zrobię wszystko, żebyś ty mnie też kochała. A tu nagle żaba prosi na wlecz igłę. I co? Nawlókł ją, jak myślicie? Nie, musiał patrzeć przez lupę. Pięknie! Musiał patrzeć przez lupę. Czyli w bajkach jest tak, że wszystko jest możliwe. Nawet hipopotamy kochają się w żabkach, ale czasami różne żabki i różne księżniczki mają takie dziwne wymagania, prawda? We'll be right back.